No i wracamy do Szymka. Mam nadzieję, że się nie zbugował żaden save ani nic i nadal wszystko działa tak jak powinno. Sprawdźmy to. Ksaksen. Tyle razy słyszałem tą muzyczkę. Ale ścinka! A nie, dobra! Zapomniałem, że myszką się tu nie steruje, ja jebę. Dobra. To nie. No to trzeba gdzieś iść. W końcu. Tutaj z nim gadałem, to można te gnomy. Albo nie. Wait. Z tym znakiem drogowym muszę jeszcze pokazać jeszcze raz. O, który jest tam. I potem mogę szukać czegokolwiek innego. Bo no niestety gierka się lekko zbugowała ostatnim razem. Przez to straciłem 2 godziny na dojście tutaj, gdzie byłem wcześniej w półtorej, więc magia. Dzień dobry panu. Talon miał jeszcze inne teksty. Musiałem je na początku wtedy chyba wybrać, bo no jak widać się nie da dalej ich słuchać. Tamtem sobie są tam te przeklęte gnomy. Pójdźmy tam. Tu na prawo. W takim razie zobaczyć, co jest do tego domku. Bo do gnomów nie chcę iść. Zbugowały mi grę, na razie mi starczy. Tym bardziej mamy zdobyć tą strzelnię. Znaczy, iść do strzelania gnomami. Gnomami! Ja pierdzielę. O! Tu jest ten złodziej, którego zabiłem. On nie zareaguje w żaden sposób na to? Halo. I mówię, to najpewniej jest dom tego, znaczy złodziej, morderca. Co miał tam napis morderca na tym jednym. Ciekawe jest to, że nie reaguje na to w żaden sposób. No dobra, idźmy tu w takim razie. Sam będzie zna znaku. Zdaje się, że to jakieś ostrzeżenie. Na pewno chodzi o coś skarlałego. To jest po polsku też? Nie wiem, czy to jest po polsku. Ale ja chcę tam wejść. O, mogę tym razem na drabinę wejść. To na te... coś przy jeziorze, nie wiem czym to było, nie mogłem. Odkryłem... Hey, yo, hey, yo, hey, yo. Zacięło się już. Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że odkryłem już tajne wejście jakieś. Mogę po prostu wyskoczyć? Nope. No to po drabinie. I spróbujmy po prostu otworzyć dom. Zamknięte na klucz. No to może później będę mógł jeszcze to otworzyć. Dobra, na razie rypać. Kolejny ten. Dobra, nic nie widzę w pobliżu. No to przeteleportujmy się. To akurat szybka podróż nie jest zła. Nie w większości gier się jej zbytnio nie używano, to tutaj iść się przez puste tereny. Całkowicie puste. Mija się trochę z czymkolwiek. Dobra. A weźmy tu. Bo tam było coś z krową w tym pierwszym miasteczku, w tej świątyni. Więc... może odkryję coś nowego. O. Dobra, co tam? Cześć. Co porabiasz? Siedza i patrza, czy wiedźma nie lizie. Czekasz na wiedźmę? No. Chciałżem trochę magiczny fasolki. Chcesz od wiedźmy magicznej fasolki? No, jak mój kum Jaś.
Jetera nie może być bogaty po ty fasolce. Mam rozumieć, że jesteś gotów dać za tę fasolkę nawet swoją krowę? No, moja krasula mleczna, że hu-hu. Ja myślę. Czyli muszę skołać dla niego fasolkę. Cześć. Pewnie. Pochwalony. Mogę z nim gadać? O. Jak to było z twoim kumem Jasiem? Jak to było z tym twoim kumem Jasiem? Ano, ciepnął fasolkę w glebę, a jak wyrosła, wgrabolił się na łodygę i skądeś tam wytrzasnął złote jaja. Złote jaja, powiadasz? No. Okej. Okay. Kretynów nie sieją. Powiedz swojej krowie, żeby przestała się na mnie gapić. Powiedz swojej krowie, żeby przestała się na mnie gapić. Ano, una tak zawsze na obcych. Znaczy się takich, co to ich nie zna. To strasznie denerwujące. Powtórz no, jeśli łaska. Nic jej nie jest? Możesz sam se ją spytać. Łepetyna uni jak u żadny inny. Bydle zmyślniejsze niż ja sam. To widać. Wierzę. Dobra. Twoi rodzice nie są przypadkiem spokrewnieni? Toż cała rodzina spokrewniona, głupi ty. Jakżeby inaczej. Ja na ten przykład jestem sam sobie wuj. Ożeniłeś się z jedną z sióstr swojego ojca? No, z ciocią Bronią. Teraz to moja kochana żonka. Nasz synuś, Felek, zębów się jeszcze nie dorobił, a na fujarce przycina jak sam diabeł. Tak. I to muczenie w tle. To kazirodztwo nie robi z genami. No. Urocze teksty i ostatnie. Kretynów nie sieją. Że jak? Kretynów nie sieją. He? Nieważne. Cześć, Golden Son. Na razie. No właśnie, patrzę. Jak zobaczysz wiedźmę, weź udnij trochę fasolek, a krasula będzie twoja. Dobra. No i spoko, mam znaleźć fasolki. Jakieś. Widzę, Golden Son. Oglądam. I oglądałem pierwszy, całej połowę drugiego. Źle napisałeś. Bez tego o na końcu. W sensie całkowicie na końcu zdania. Dla Ima. Im teraz tak zajebiście gra w tym drugim meczu, że aż szkoda gadać. Im. Ale ścina. O, jest ktoś. Może to będzie ten od miotania krasnoludami? Gnomami? Jak to się tam zwało? Choć nie ma żadnej strzelby. Hej tam, co porabiasz? Wiesz, kto to jest entomolog? Nie. Ktoś, kto bzyka mole? Entomolog kolekcjonuje rzadkie owady. Łapie je i specjalnie preparuje. I sprawia, że są jeszcze rzadsze. Właśnie. W ten sposób podbija cenę tych najrzadszych. A ponieważ są rzadkie, trudno je znaleźć, a jeszcze trudniej złapać. Jest w tym jakiś ukryty sens. Teraz, kiedy zostałeś oświecony co do znaczenia tego słowa, czy chciałbyś mi pomóc? Tak. No tego nie, bo nie oglądałem wszystkich Golden Sun. Co będę z tego miał? Zapłacę za każdego motyla, którego złapiesz i mi przyniesiesz. Kapucha za kapustniki.
Umowa stoi. To dobrze. Oto moja siatka i słój. O. No i super. Pamiętaj, im większy, piękniejszy, tym więcej ci zapłacę. Spoko. To tymczasem. A nawet już wygrali. Czyli RIP. 47 dolarów. Pani Golden Sona. No i ostatni jego majora w CS-ie wygrało Vitality. Albo Vitality. Dobra, ale gdzie mogę te łapać w ogóle, motyle? Są jakieś kwiatki i coś ci na podłodze? No, już piąty, o. Jak dobrze mówię. O. Nie dotknę ich, mogą być trujące. To czemu się na nich zatrzymał? A to? Jakiś ptak. No, ciekawie. Na 14. Majorów 5 wygrać. No, bywa. Tak w życiu już. Czyli w skrócie, gdyby nie to, że jeden mi bet nie siadł w tych legendach, to bym miał diamentowy żeton. Kurczę. O, puszki same jak czegoś tutaj są. Nie byłem w kiblu od 6 lat, więc jeszcze trochę wytrzymam. Nikogo chyba nie ma. Ale jest zakluczona. Zdjęte na klucz. Więc chyba tego nie otworzę w żaden sposób. Dobra, to jak stąd wyjść? Mogli w ogóle trochę poprawić tutaj miejsca. Bo tak pusto w cholerę tu jest. Do potęgi. Rozumiem, że to gra z 2002 roku jednak. W Polsce wyszła w 2003 roku. Ogólnie wyszła w 2002, więc ma 21 lat. W Polsce wyszła w... któregoś marca 2023. Znaczy 2003. Dziwne jest w ogóle to, że rok później wyszła. Z filmami to jeszcze rozumiem, ale dziwne, że gra wyszła aż rok później. Choć w tamtych czasach to pewnie nie było nic niezwykłego. O! Motylki! Spacja. Okej, okay, enterem się wciska. Nie jest to zbyt przyjemne. Halo! O, złapałem. Mam go zatrzymać? Zatrzymaj! Czemu miałbym wypuścić motylka biednego? O! Jakiś niebieski. Halo! Tu jednego mogę mieć motyla na raz? B? Nie, jakie to było? Spacja. A no, będzie. Będzie, będzie. Niestety mogę mieć tylko jednego motyla na raz. No niestety to nie ma minimapy, więc ja jestem pogubiony już, gdzie ja poszedłem. Znowu Vitality wygrało. Czyli dobrze obstawiłem Majora. Licząc zeszłych rzeczy. Dobra, przeteleportujmy się do tych motyli, bo nie ma co. Do tego z motylami, znaczy się. Mówię, tylko szkoda tej fazy legend, bo bym miał pierwszego diamentowego. Ostatni w CS-ie i pierwszy diamentowy. Świątynia życia.
dziwy nie różowe. Strzelnica, czyli tam będę musiał pójść. Tajemnicza wyspa. Bezcelowy most. Znak. Opasły kolo. Wait, mogę stąd wyjść? Chyba nie. Po prostu muszę kliknąć na to. Teraz kolejny Majer za półtora roku i niedługo będą już przeceny chyba. Pierwsze. Na te naklejki. Tutaj gdzieś będzie? Tu na lewo mi się wydaje, że to może być. Do oddania modyla. To szkoda, że można mieć tylko jednego naraz. Więc trochę to może potrwać zbieranie ich. I szukanie jakiegoś specjalnego, rzadkiego. Na dodatek. O, jest! Dobra. I ile srebrników za niego dostanę? A potem lecę do gnoma. Gnomowego... No, strzelnicy. Dobra, jak tam będzie wyglądać? Złapałem motyla. Naprawdę? Pokaż. To tylko pokłonnik. Dam ci za niego 2 srebrniki. Dziwnie się nazywają te motyle. A teraz mam dla ciebie zadanie specjalne. Co? No mów. Jeśli dobrze się sprawisz, hojnie cię wynagrodzę. Słucham? To zadanie wymaga poważnego zapuszczenia się w mroczne krzaczory. Piszesz się? To są mroczne krzaczory. Bo ja wiem. Chyba nie chcesz mi pokazać swojego wacka. Jakiego wacka? Chcę, żebyś znalazł mieniaka tęczowca. O, fu, nie. A, zaraz, to też jakiś motyl? Jak najbardziej. Mieniak tęczowiec to najrzadszy i najpiękniejszy motyl na świecie. Niewielu go widziało. Ale podobno można go spotkać właśnie w tym lesie. Rozejrzę się. Ej, spoko, szukamy tęczowego motylka. No, ten puchar to nie też mnie nie przekonywał jakoś specjalnie. Jakiego widziałem już wcześniej, jak no, był pokazywany na tej scenie. Na zeszłych, na ćwierćfinale. Coś z tobą nie tak? Jak według ciebie to ma działać? A, czyli tak się łączy je, jo? Dobra. Tu były motylki, nie? Jest niebieski. Mam go zatrzymać? Nie, rypać go. Jakiś zwyczajny niebieski, który ma być tęczowy. Czemu nie mogę wyciągnąć ten? Tego. Cześć, prosiak! Hejo. Co tam? Nie leż. Czemu ja nagle nie mogę wyciągnąć tego? Przestań się skracać. O. A zatrzymaj. Mam go zatrzymać? Tak. Oj tam.
154? Ej, oni są naprzeciwko siebie, jo? Czy tu jest ten? Od motyli? Aha, to ja tyle krążyłem, a się okazuje, że naprzeciwko siebie oni są. 1-3 chyba. Dobra. Ile mi dasz za niebieskiego? Złapałem motyla. Naprawdę? Pokaż. Piękna Lisandra Belargus. Dam ci za nią 4 srebrniki. Miło się z tobą robi interesy. No i spoko. Czuję, że tylko jednego można naraz łapać, ale no spoko. Pójdę jeszcze raz zobaczyć tam za motylami, a potem faktycznie lecę na tą strzelnicę. Żeby nie krążyć tutaj w kółko pomiędzy motylami, a tym. Tym kimś. O! To będzie chyba on. Wyciągaj! Halo! O! Mam go zatrzymać? To może jest ten. Sprawdźmy to. Złapałem motyla. Naprawdę? Pokaż. Teraz ten tęczowy coś? Niesamowite. To paś żeglarz. Dam ci za niego 10 srebrników. Coraz bogatszy jestem. Dobra, rypać na razie go. Ale zarobiłem sobie 16 srebrników. Dobra, strzelnica. Sprawdźmy tą. Tu jeszcze nie byłem. Z tej coli na pewno będę musiał zrobić drinka. Konkurs miotania krasnoludem. Krasnoludem, a nie gnomem. Mój błąd w takim razie. No i sprawdźmy. Zmiana muzyczki. W ogóle pierwszy odcinek Szybka Czarodzieja wleci za 20 minut. A tę muzykę skądś znam. Ona brzmi chyba jak z ten. Kojarzy mi się chyba z Asterixem i Obelixem. Filmami. Wiesz, że wtargnięcie do namiotu dżentelmena bez wcześniejszej zapowiedzi jest w szalenie złym tonie? Myślałem, że to mój namiot. To nie twój namiot. I masz się do mnie zwracać, milordzie wieśniaku, bo każę cię wybatożyć. Miły. Czego ty właściwie jesteś panem? Mój pełny tytuł brzmi... O, to on jednak. Lord Domb de Bur Konarski. Kiedzic na dymienicy, afcie i gonorei. Szanowanko, jestem Szymek Czarodziej. Podałbym ci rękę, ale boję się, że coś złapię. Jeszcze żaden pachołek nie był wobec mnie tak bezczelny. Twój pan najwyraźniej zbytnio ci pobłaża i rzadko zdejmuje z haka dyscyplinę. Powoli skłaniam się ku pomysłowi, by przełożyć cię przez kolano i spuścić ci tęgie lanie. Uważaj, bo jeszcze mi się spodoba. Wynoś się! Wynocha! Ty już znalazłem osobę, którą miałem znaleźć. Jaki drażliwy. Tam jest puchar jakiś, a tu? Cześć. Coś ty za jeden. Co robisz w moim namiocie?
KTPTK. Chciałem tylko powiedzieć, że masz szykowne wdzianko. Dziękuję. Sam je zaprojektowałem. W tym niecodziennym kapeluszu zmieszczą się nawet 4 krasnoludy. Nice. Ty wiesz o kapeluszach. Ja to mam kapelusz. Jest trochę nieprzewidywalny. Czasem zmieści się w nim drabina, a czasem nawet najmniejszy przedmiot okazuje się zbyt duży. To jakaś wada techniczna. Też tak myślę. Coś jeszcze? Muszę się skupić przed kolejnym strzałem. Jakim kuźwa strzałem? Reprezentuję KTPT. K. Królewskie Towarzystwo Peklowania Tokujących Kaczorów? Nie. Przeciwników torturowania krasnoludów. Jakiego torturowania? Przecież one nic nie czują. Poza tym musimy trochę przetrzebić ich populację, bo wymrą z głodu. Coś jeszcze? Urocze teksty. Co to za smutny hipek? To teraz możesz wybrać, cześć się proszek. 1 czy 2, bo 3 to jest po prostu wyjście stąd. To twój namiot? Myślałem, że to wychodek. Strasznie tu cuchnie. To moja pomada wojenna. Aha. Sporządzona z krasnoludzkich odchodów. Fuu, co obrzydliwe. Wiedziałem, że nie zrozumiesz. Nie masz pojęcia o szlachetnej sztuce miotania krasnoludem. Muzyczka zajebista. Nie wysmarowałbym sobie gęby gównem. W takim razie nigdy nie zostaniesz wielkim krasnoludomiotem. Coś jeszcze? No to nie zostanę chyba. Dobra. Wpadłem, żeby trochę postać w blasku chwały mistrza w miotaniu krasnoludem. A, to dobrze trafiłeś. Jam jest kowal. Największy krasnoludomiot, jaki kiedykolwiek miotał krasnoludy z katapulty. Może udzieliłbyś mi paru wskazówek? Nie. Dobry krasnoludomiot nie zdradza swoich sekretów. Poza tym, tylko lata treningów czynią mistrza, więc daruj sobie. Jeszcze coś? Nie dopasowali tej muzyki. W ogóle. Wpadłem zupełnie niechcący. Wobec tego żegnam. Ale jest milsz na pewno niż Lord Dom. A ta muzyka jest za głośna podczas tych rozmów. Halo. Następne podejście. Lord Dom de Burkonarski. Wolne pole dla Lorda Demba de Burkonarskiego. Lord Dąb 9, a ten drugi 8. Sprawdźmy, jak się miota krasnoludy. Jak uśmiechnięty do ładnie. Do dzieła, lordzie. Do dzieła, lordzie. Ładki. Sorki. Jeju. Uf. I dupa. Lord Dąb de Burkonarski. 9. Niech to kolka. Następny zawodnik. Kowal. Wolne pole dla kowala. Dawaj kowal, bo trochę długo trwa ten cinematic. Ale ma przynajmniej bliżej namiot. I nie szczerzy się, takie wygląda znowu jak postać z Raymana Trójki, no ale dobra. Nie pamiętam jego nazwy. Próbował zabić Raymana. Z taką szczucrem chodził.
Sorki. What the fuck is this? Kowal, 8 punktów. Czyli tyle samo co na tablicy. A oto wyniki. 9 do 8. Lord Domp de Bur Konarski, 9. Kowal, 8. No i spoko.